Hej, witajcie w nowym odcinku Video News. Jako że w ubiegłym tygodniu miały miejsce targi CES 2014, które zalały newsfeed wszystkich portali w Polsce i na świecie, nie będę skupiał się na tych informacjach, gdyż najważniejsze z nich zapewne już przeczytaliście lub słyszeliście. Postaram się natomiast przybliżyć Wam to, co w zeszłym tygodniu mogliście przeoczyć. Zapraszam! Nieuchronnie zbliża się wysyp nowych flagowców przodujących producentów urządzeń mobilnych. Dzięki Evlix poznaliśmy nieoficjalną specyfikację następcy HTC One. Źródło informuje, że smartfon będzie napędzany przez czterorodzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 800 z zegarem 2,3 GHz oraz 2 GB pamięci operacyjnej. Poza tym zintegrowany zostać ma 5-calowy ekran o rozdzielczości Full HD oraz system operacyjny Android wersji 4.4 KitKat z nakładką Sense 6.0. Pojawiły się także informacje na temat samej nazwy urządzenia. Według najnowszych doniesień ma być to HTC One Plus. Premiera tego smartfona będzie miała miejsce najprawdopodobniej w lutym albo marcu. Nie zanosi się na to, abyśmy szybko zobaczyli nową część przygód Agenta 47. W zeszłym roku pojawiły się informacje, jakoby Square Enix pracowało nad grą z serii Hitman przeznaczoną ekskluzywnie na konsole nowej generacji, ale niestety teraz wiadomo już na 100%, że ta produkcja nie ujrzy światła dziennego. CV pracowników studia, które znaleźć można w serwisie LinkedIn, zdradzają, że projekt ten został już jakiś czas temu anulowany, a Square Enix pracuje jedynie nad mobilną grą z serii Hitman. Podobno inne studio, IO Interactive, planuje reaktywować przygody łysego agenta z kodem kreskowym na karku, ale więcej szczegółów na razie nie znamy. Szykuje się kolejna polska strzelanka. Tym razem chodzi o tytuł Get Even produkcji The Farm 51, który ma posiadać fotorealistyczną oprawę wizualną, mającą być wynikiem trójwymiarowych skanów rzeczywistych lokacji i postaci oraz zlikwidowania granicy dzielącej tryby single i multiplayer. Gracze będą mogli w dowolnym momencie dołączyć do prowadzonej przez gracza kampanii i wcielić się w jedną z postaci sterowanych dotychczas przez sztuczną inteligencję. Podobny model, przypominam, jest wykorzystywany w grze Left 4 Dead. Dzięki temu zabiegowi rozgrywka nie ma być liniowa. Wspominamy o tej produkcji dlatego, że studio The Farm 51 postanowiło wypuścić międzynarodowy trailer swojej produkcji. Zwiastun gry zatytułowany jest What is Real, bowiem wideo jest połączeniem scen live action oraz ujęć z realnej produkcji. Trailer pokazywać ma, jak niewielkie różnice są pomiędzy rzeczywistością a stworzonym przez Polaków światem wirtualnym. Premiera gry Get Even planowana jest niestety dopiero na 2015 rok. Platformami docelowymi będą PC-ty i konsole PS4 i Xbox One. Jeśli jesteśmy już w temacie nowych konsol, to warto wspomnieć, że w ostatnim tygodniu opublikowane zostały oficjalne wyniki sprzedaży PS4 i Xbox One. Warto jednak wspomnieć, że ta druga konsola nie została jeszcze wypuszczona na wszystkich docelowych rynkach. Microsoft ujawnił, że do końca ubiegłego roku sprzedały się 3 miliony egzemplarzy Xbox One w zaledwie 13 krajach. Natomiast jeśli chodzi o japońskie urządzenie, to do 28 grudnia 2013 roku PS4 znalazło 4,2 miliona nabywców, ale dodając do tego fakt, iż ta konsola miała premierę na tydzień przed Xboxem i dodatkowo dostępna jest nie w 13, a w 53 państwach, obraz sprzedaży zmienia się diametralnie. Podczas CES 2014 dużym zainteresowaniem cieszyły się zakrzywione telewizory 4K. Firma Panasonic zaprezentowała model, którego krawędzie regulowane są w zależności od oglądanego filmu, a na dodatek boki mogą wyginać się nie tylko w naszą stronę, ale i w drugą, oddalając krawędzie od oka widza. Na swoim stanowisku w Las Vegas japoński producent zainstalował 6 telewizorów wykrzywionych w taki sposób, że przyjmowały one kształt litery S. Prezentowane jednostki wyposażone były w ekrany OLED o przekątnej 55 cali. Niestety przedstawiciele Panasonica poinformowali, że w najbliższym czasie modele te nie zostaną wypuszczone na rynek. Producent chciał jedynie pokazać, że pracuje nad takimi rozwiązaniami i mogą zostać one wprowadzone w przyszłości. Pozostajemy w tematyce targów Consumer Electronics Show 2014. Wyobrażaliście sobie kiedyś smartfona, którego rozmiar ekranu sięgałby 6,8 cala? Firma Hisense twierdzi, że jest to praktyczne rozwiązanie i podczas CES zaprezentowała model X1, w którym zintegrowano ekran o takiej przekątnej. Napędza go chipset Qualcomm Snapdragon 800 i 2 GB pamięci RAM. Jeśli chodzi o oprogramowanie, to Chińczycy przygotowali swoją wersję, lecz jej funkcjonalność nie odbiega od czystego Androida 4.4 KitKat. Reszta parametrów to 13-megapikselowy tylny aparat, 5-megapikselowa przednia kamerka oraz akumulator 3900 mAh. Urządzenie, jak na swoje ogromne gabaryty, jest nawet całkiem kompaktowe i o dziwo można je umieścić w kieszeni regularnych męskich spodni.
Jednym z ciekawszych modeli zaprezentowanych ostatnio przez firmę Asus jest VivoTab Note 8. Nie jest to kolejny mały tablet z Androidem, a urządzenie z pełnoprawnym Windowsem 8. Z myślą o studentach i profesjonalistach urządzenie zostało wyposażone w pakiet Microsoft Office Home and Student. Zastosowany tutaj system to dokładnie Windows w rewizji 8.1, a do obsługi tabletu wykorzystywać będzie można rysik Wacom Digitizer. Tablet wyposażony został w 4-rdzeniowy procesor Intel Atom Z3740 oraz 2 GB pamięci RAM, a waży zaledwie 380 gramów. Asus dorzucił także nieograniczoną przestrzeń na dane w serwisie Web Storage. Ceny tabletu różnić się będą w zależności od ilości pamięci wewnętrznej. Model 32 GB kosztować ma $299, a model 64 GB $349. VivoTab Note 8 swoją premierę będzie miał już w marcu. Firma Samsung na CES 2014 zaprezentowała wersję Pro tabletów serii Galaxy Note i Galaxy Tab, ale w tej sprawie warto tylko powiedzieć, że w końcu specyfikacja techniczna obu linii tabletów została wyrównana. Poza tym informacja ta nie jest specjalnie emocjonująca. Znacznie bardziej ciekawy wydaje się być wyciek wewnątrz korporacyjnych dokumentów Samsunga informujących o tańszej i mniejszej wersji modelu Note 3. Najbardziej interesująca jest jednostka, która ma napędzić phablet, ponieważ będzie to pierwszy w historii współczesnych smartfonów i tabletów procesor posiadający 6 rdzeni. Układ ten składać ma się z 2 rdzeni o taktowaniu 1.7 GHz oraz 4 kolejnych z zegarem 1.3. Reszta elementów jest niemal identyczna jak w poprzedniku Note 3, czyli Galaxy Note 2. Zastosowano 5,5-calowy ekran Super AMOLED o rozdzielczości 720x1280 pikseli, 2 GB pamięci RAM, kamery 8 i 1,9 MP oraz akumulator o pojemności 3100 mAh. Pojawi się jednak znana z Galaxy Note 3 obudowa pokryta materiałem imitującym skórę, a także Android 4.3 Jelly Bean. Premiera tego urządzenia najprawdopodobniej podczas MWC 2014. Na koniec ciekawostka w postaci informacji wprost z krainy miodem i mlekiem płynącej o nazwie Polska. W czasach, kiedy Amerykanie martwią się o wyczerpującą się pulę adresów IP, a internet LTE w telefonach naszych zachodnich sąsiadów to standard, polski rząd z premierem Donaldem Tuskiem na czele zapowiada zmiany. Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych na terenie naszego kraju oraz umożliwienie obywatelom korzystania z najnowszych osiągnięć techniki i teraz uwaga, do roku 2020. Do tego czasu w każdym polskim domu dostępne będzie połączenie internetowe o zawrotnej przepustowości co najmniej 30 megabitów na sekundę i na pewno chodzi tutaj tylko o prędkość downloadu. Czytując się w informacje, można ujrzeć deklarację brzmiącą tak: internet w Polsce ma być szybki i bezpieczny. Najlepsze jest to, że nie ma żadnego konkretnego planu, który opisywałby technologię przesyłu danych, czy chociażby czas modernizacji poszczególnych sieci komunikacyjnych. Pan premier zapowiedział jedynie, że każde polskie miasto otrzyma około 200 do 300 milionów złotych, które mają zostać przeznaczone na budowę i rozwój sieciowej infrastruktury miejskiej. Kluczowe jest tutaj słowo mają. Patrząc na dzisiejszą sytuację, w której praktycznie cały rynek telekomunikacyjny trzymają w garści firmy z kapitałem zagranicznym, żądające horrendalnych kwot za przyłączenie do ich sieci, jeśli mowa o użytkowniku indywidualnym, trudno uwierzyć, że przez najbliższe 6 lat w tej materii może się coś zmienić. To tyle w dzisiejszym odcinku Video News. Jak zwykle zapraszamy Was do odwiedzenia naszej strony wideotesty.pl oraz profili na portalach społecznościowych. Nie zapomnijcie również zostawić kciuka w górę i skomentować filmu poniżej. Trzymajcie się gorąco i do usłyszenia już za tydzień.